Jest Piotrek Wilczewski z nami, jesteśmy po konferencji prasowej, Piotrek uśmiechnięty. No Piotrku, porozmawiamy trochę o tym kalendze. Na co musicie uważać przede wszystkim? No przede wszystkim na jego obszerne ciosy, ale też nie możemy zapominać o ciosach prostych, tak? W ostatniej walce potrafił znowodować prawym prostym, czyli jakikolwiek cios wyprowadzony precyzyjnie, no to jest ciosem praktycznie, można powiedzieć, w tak małych rękawicach może być ciosem kończącym, dlatego będziemy uważali na ciosy obszerne, co nie znaczy, że nie będziemy lekceważyć ciosów prostych. Dzisiaj jego menadżer opowiadał, jak on to nokautował kolejnych sparring partnerów. Tak w świecie boksu wy to bierzecie pod uwagę w ogóle, czy to są takie, wiesz, zagrywki psychologiczne, żeby złamać Mateusza i trochę przestraszyć? Jakby był pierwszy raz na konferencji, na pewno by to odegrało jakąś rolę, ale takie, że jak powiem, w cudzysłowie, takie gadki słyszymy bardzo często i na mnie to nie robi wrażenia, tak? Widzieliśmy jego ostatnią walkę, widzieliśmy przedostatnią, trzecią od końca, także mniej więcej wiemy, na co go stać. Może być minimalnie, tam można tu teraz wyliczać w procentach, ile może być w lepszym przygotowaniu, ale mniej więcej już wiemy, co potrafi i także spokojnie, no mówię, na nas na pewno nie robi tego wrażenia. Każdy, który wyjdzie do ringu i chce wygrać, to każdy jest niebezpieczny. A te takie, Mateusz mówi, że wiesz, te face to face w ogóle na nim nie robi wrażenia, a jak to z twojej perspektywy wygląda, to jest ważne, że można kogoś złamać psychicznie na takim spotkaniu? Coś w tym jest, tak? Ale nie można mówić, że w każdej walce, bo tak jak Mateusz, ja wiem sam po sobie, że patrząc się face to face, na mnie też nie robiło żadnego wrażenia. Ale wydaje mi się, że z przebiegu mojej kariery, przynajmniej 10, widać było, że uciekał wzrokiem, też dawał mu jakiś sygnał. I to później na przykład było to odzwierciedleniem w walce, tak? Czyli też tak jakby psychicznie nie radzili sobie z tym. Dzisiaj tak, było face to face, ale ja wiem, czy było aż takie precyzyjne, bo myślę, że face to face to jest dosłownie patrzenie sobie w oczy z paru centymetrów, to było można powiedzieć z metra, także wydaje mi się, że jeszcze przyjdzie pora na to, żeby zobaczyć, nie mówię, że się zobaczy, tak, ale zobaczymy, czy będzie miał odwagę na przykład spojrzeć prosto w oczy. To teraz co Mateusz, bo tak w sumie rozmawiamy o rywalu, ale tak naprawdę, jeżeli Mateusz zrobi swoje, to nie musicie patrzeć na rywala, prawda? Jeżeli Mateusz da walkę życia, to co Mateusz musi robić, żeby Kalęgę pokonać? Może inaczej, żeby na pewno uniknąć tych jego groźnych ataków i żeby go pokonać? Przede wszystkim musi widzieć wszystko, tak? Czyli nie może dać się spanikować, nie może dać zawładnąć, że tak powiem, nerwom. Musi mieć kontrolę nad wszystkim tym, co robi, musi mieć przegląd całej sytuacji, musi widzieć wszystkie ciosy. On nie musi wygrywać pierwszych rund. Pierwszy etap walki może przegrać, ale musi wszystko widzieć, tak? Czyli dać mu się nawet wystrzelać, pozwolić mu na jakieś bicie obszernymi ciosami, ale wszystko musi widzieć, blokować i konsekwentnie czekać na jego, że jak powiem, wyrzucenie z siebie, można powiedzieć, większej połowy energii i później przejść się do swojego, że jak powiem, dzieła, czyli zacząć boksować tak, żeby tą walkę zakończyć i zwycięsko. Także, ale mówię, tutaj Mateusz musi być, przede wszystkim musi mieć przegląd każdej rundy. Nie może gdzieś tam stracić rundy dwie w takim sensie, że gdzieś za bardzo go zasypie, czy nawet da się, nie wiem, zasypać czasami i jakiś tam jeden cios przyjąć niepotrzebny, który może doprowadzić do knockdownu. Nie, tutaj musi mieć przegląd cały czas, od początku do końca. Tylko że mówię, nie może, nie musi wygrywać, to znaczy, że musi przegrywać, nie? Ale konsekwentnie te ciosy blokować i z rundy na rundę zacząć coraz więcej wyprowadzać własnych ciosów. Niedawno Mateusz mi opowiadał, że jak był, no jeszcze kilka lat wstecz, że on przeżywał, jak ma coś, jakiś tam wiesz, na sparingu nawet runda nie poszła i nawet nie wyobrażał sobie przegranych rund na sparingu, a już tym bardziej walce, tak? Ta walka z Drozdą pokazała, że potrafi wrócić po przegranej rundzie wygraną, co na pewno dobrze o nim świadczy. Myślisz, że Mateusz jest psychicznie zdolny do tego, żeby przegrać 2-3 rundy właśnie, a potem tak na spokojnie to przyjąć, bo on jest tak ambitnym facetem, że wiesz, no niektórzy zawodnicy nie robią sobie z tego problemu, a Mateusz mógł to mogłoby to na niego niekorzystnie wpłynąć może. Tak, ale no wiadomo, zależy kto jak sobie radzi z psychiką i jedni sobie już nie poradzą, drudzy wracają mocniejsi. Wydaje mi się, że w przypadku Mateusza wygląda to następująco, że na pewno nie przyjął tą porażkę tak normalnie, na pewno z tym walczył, jest zły, ale na pewno jest doświadczenie, na pewno ma doświadczenie bogatsze, tak? Czyli chodzi o to, że
wychodzi już bez mniejszej presji, przynajmniej ja tak mówię z punktu widzenia też własnego i tak z tego, co widzę z zewnątrz, bo nie wiem, co jest wewnątrz, tak do końca też człowiek nie wejdzie do w głowę swojego trenera i rozszyfruje, co myśli, ale wydaje mi się, że ma mniejsze obciążenie psychiczne i to jest plus, tak? Wychodzi do ringu, wie, że ma wyjść tylko po zwycięstwo, zna smak porażki i wydaje mi się, że jest o tyle lepszy i bogatszy. Wiesz co, wielu znakomitych trenerów na sali treningowej, co niekoniecznie musi się przełożyć na narożnik. Emanuel Stewart mi zaimponował kiedyś i chyba tym samym Władimirowi, kiedy z Samuelem Peterem Kliczko leżał 3 razy na deskach, wracał taki trochę spanikowany, widać było, do tego narożnika, a Stewart tak spokojnie mu coś tłumaczył, jakby w ogóle się nic nie stało, jakby w ogóle czasu nie przyjął. Trudno jest zapanować nad emocjami w narożniku, ty sobie gdzieś tam przed walką też wbijasz do głowy, żeby być spokojnym, żeby ta twoja nerwowość się nie przeniosła na zawodnika. Wydaje mi się, że nie myślę nawet o tym, ale wiem, że w narożniku nie mogę panikować, bo co się dopiero stanie, jak ja będę zacznę panikować, to co będzie zawodnik miał w głowie, tak? Dopiero szum i będzie miał bałagan. Nie, no wiadomo, że jak nawet były takie walki z mojego krótkiego doświadczenia jako trenera, tak, że na pewno nie były początki super, ale... Przepraszam, ci przerwę. Wiesz, czemu się spytałem? Bo właśnie mam wrażenie, że te pierwsze twoje walki strasznie się wkręcałeś. Pamiętam walkę chyba Piotrka Gudola z tym, z Kaczorem. Tak to przeżywałeś, tam krzyczałeś gdzieś w narożniku i mam wrażenie, że teraz z upływem czasu ty też dojrzałeś jako trener i w tym narożniku to tak trochę inaczej podchodzisz do tego wszystkiego. Ale to zależy, z kim jestem w narożniku, tak? Jeżeli jestem z Piotkiem, to może Piotka bardziej mobilizuje wydzieranie się i tak troszeczkę podniesiony głos w narożniku. Z Mateuszem trzeba być bardziej opanowanym, że tak powiem, spokojnym i konsekwentnie przekazując mu jakieś wskazówki, tak? Czyli nie tak, że zapominając, że krzycząc, że co się dzieje, panika, tylko pomalutku, konsekwentnie robimy tak jak jest. I to w przypadku Mateusza, jak jakiś ktoś tam powiedział mądry, że to jest sport, no wiadomo, że to jest sport indywidualny, tak? Ale każdy reaguje inaczej i tak jak teraz zadałeś pytanie, że tam gdzieś krzyczałem z Piotkiem, tak, bo uważam, że dla Piotka trzeba było krzyczeć, a do Mateusza trzeba mówić to spokojnie, konsekwentnie powtórzyć nawet ze 3-4 razy tą samą wskazówkę, żeby w końcu weszło mu do głowy, ale na pewno trzymać nerwy na wodzy. Jesteś zadowolony z tych przygotowań? Tak, tak. Ja chciałem troszeczkę dłuższe, ale później po rozmowie z Mateuszem, i Mateusz mnie też przekonał, że faktycznie może, żeby zrobić te przygotowania troszeczkę krótsze i po upływie już czasu stwierdzam, że dobry pomysł był taki, żeby zrobić to krócej niż zawsze. No to jak to będzie w sobotę wyglądało? To będzie taka bitka ostra, czy tylko 3-4 rundy pierwsze to będzie bitka? To będzie wygrana przed czasem na punkty? Jak ty tak widzisz? No wiadomo, że nie da się tego przewidzieć, ale jak ty sobie to wyobrażasz? No tak jak powiedziałeś, ciężko teraz powiedzieć, jak to będzie ta walka. Teoretycznie sobie zakładamy, że Kalęga zrobi od razu szturm w pierwszej rundzie, zacznie bić obszernymi ciosami, chcąc znokautować Mateusza. Mateusz konsekwentnie się będzie bronił, dziabiąc, że jak powiem, dziobiąc, ale ja używam słowa dziabiąc i wyprowadzając go z równowagi lewym prostym, co chwilę, żeby ta głowa mu odskoczyła. I konsekwentnie bronić od tych ciosów sierpowych, bocznych. No i mówię, z przepływem rund, mówię tutaj 4., 5., 6., przychodzi już do swojego planu, czyli takiego już swojego planu, mówię, ofensywnego, tak? Czyli zacząć już boksować, spychać Kalęgę do obrony i no i przede wszystkim wydłużasz kombinację, wydłużasz akcję i każdą rundę już punktować. Dzięki wielkie. Dzięki.